mamy już koniec czerwca. Na miły Bóg, chyba sukienka już mi nie rozkwitnie. Żeby tylko nie było burzy, bo to nic dobrego dla motyla. Witam. Nie przeszkadzajcie sobie. Ja tylko będę sobie tutaj spokojnie kopał. Służyłem u pewnej księżnej, ale ona zgubiła mnie 100 lat temu, kiedy sadziła i pieliła aurykiel. Dobre, co? To się nazywa piękno. No, to my chyba pójdziemy sobie, bąkał motyl Emanuel. Poczekajcie, wszystko tu teraz będzie bardzo piękne. Jesteście tak brzydcy, że aż mam mdłości. Panienka dostanie sukienkę z 27 falbankami, a tobie, Emanuelu, uszyjemy frak. Będziecie piękni. Panienka mi zatańczy, a Emanuel pokaże mi parę sztuczek w powietrzu. No proszę, 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 panienka zaczyna. Muzyka? Nie, 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 to nie ma sensu. Niech teraz spróbuje Emanuel. Najlepiej będzie, jeśli znów gdzieś się zapodziejesz. Przepraszam, panienko i Emanuelu, ale zakopałem tego bałaganiarza na następne.